No hej, z tej strony Misiek. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak obliczyć paczuszki w Apex. Co to znaczy obliczanie skrzyneczek? Zaraz do tego przejdziemy. Niektórzy z was wiedzą pewnie, do czego zmierzam. Na wstępie tylko chcę zadać wam bardzo ważne pytanie. Czy dobijemy 200 łapek? Mam nadzieję, że tak. Lecimy. Dobra, a teraz bez przedłużania zaczynajmy. Jeśli wiecie, jest coś takiego w Apexie, że jak otworzymy 500 skrzynek, to mamy gwarantowanego Heirlooma. Czasem ciężko nam po prostu jest to określić, ile skrzynek mamy za sobą otwartych, no i chcielibyśmy wiedzieć, czy już tego gwarantowanego Heirlooma nie powinniśmy czasem niedługo mieć. Niektórzy mają pierwszy, drugi, piąty, dziesiąty level i tego Heirlooma od razu mają po paru skrzynkach otwartych, więc no, niektórzy mają po prostu nieco więcej szczęścia, a niektórzy mając nawet 500 level, niekoniecznie tego Heirlooma mają zdobytego. Teraz jak widzicie na ekranie, mamy tutaj Reddita. Reddit czasem potrafi być przydatny i o, to jest taka fajna, przydatna funkcja, oj sorki. I made a calculator to help figure out the total number of Apex packs you have opened. I jak tutaj mamy link Apex Packs Calc i przejdziemy tutaj do tej zakładki, no to przerzuca nas na taką stronę. I co ona robi? Tutaj możemy sobie po prostu policzyć, jakie mamy paczuszki otwarte. Jak przejdziemy tutaj w zakładkę Your Activity, no to wpisujemy na przykład, który mamy level i uzupełniamy wszystkie tabelki, jakie mamy tutaj dostępne. Więc dajcie mi teraz omówić, o co tutaj chodzi. Pierwsze, no to mamy account. Jaki mamy poziom naszego konta? Czyli jak mamy no setny level, no to wpisujemy setny, jak 500, no to 500. Ja mam 500 level. Tutaj zaznaczamy, czy mamy w ogóle Twitch Prime'a. No i ja na przykład nie jestem podłączony do Twitch Prime'a, więc tego nie zaznaczam, ale jak wy jesteście, no to zaznaczacie, no bo to też może nam dać jakieś dodatkowe skrzyneczki, jak mamy tego Prime'a. Oczywiście link do tej stronki podam w opisie, nie martwcie się. No i lecimy dalej. Legacy, czyli sezon aktualny 9. Zaznaczamy, że mamy kupionego Battle Passa i wpisujemy, który mamy level Battle Passa. Szczerze mówiąc, przez to, że teraz mi Apex nie chce działać przez ostatnie dni, to nie pamiętam i nie chcę sprawdzać, ale myślę, że to jest coś około 75, może, dobra, 80, niech będzie, że 80 mam kupionego, dobra. I mamy tutaj informację, że jeśli nie mamy kupionego Battle Passa, to mogliśmy w stanie tylko 7 skrzynek zdobyć. Jak już mamy kupionego, no to dostaliśmy tych skrzynek 13. Dalej przechodzimy, mamy tutaj Quest The Legacy Antigen i słuchajcie, to chodzi o zadania, czyli jak zbieramy skrzynki. Nie wiem, ile mam skrzynek, powiedzmy, że 50. I to nam daje tyle, że dzięki temu dostaliśmy 10 skrzynek. Dalej, lecimy. Sezon 8, Mayhem. Miałem 110 level. Czy zrobiłem questa? Na pewno zrobiłem questa. Z 60 skrzynek zdobyłem 60, czyli wszystko. Drugi event roczny, czy tam rocznicowy. Myślę, że też spokojnie wszystko zdobyłem. 110 na pewno miałem w 7 sezonie. Jeśli chodzi o questa, z 57 skrzynek uważam, że też miałem wszystkie. I właśnie na tej podstawie, jak będziemy teraz operować i sprawdzać, możemy okolice znaleźć, tam oszacować po prostu, ile skrzynek na przykład otworzyliśmy. Bo też nie jest tak, że jak otwieramy te skrzynki specjalne, to nam się niby nie nalicza do tego głównego otwierania. Dalej mamy sezon 6 boosted, tu na 100% miałem 110 level, bo od 4 sezonu masteruję wszystkie. Jeśli chodzi o questa, no to zdobyliśmy wszystkie 43 skrzynki na 100%. W sezonie 5 również wszystko zdobyłem jak leciało, bo leciałem akurat wtedy na bieżąco. 4 sezon też 110, wbiłem maksymalny level. I mamy dalej tak, sezon 3, meltdown. Akurat w sezonie 3 mało grałem. Który miałem level, myślę, że to był 37, bo mam nawet ustawionego badża chyba z tego sezonu. Tak mi się zdaje, chociaż może to był większy. Dobra, dam 50. Wiem, że w którymś miałem 37 level, bo na niektórych postaciach ustawiłem sobie badża, że mam 2, 1 i 37. Akurat tak haha złożyło. I Battle Passa nie miałem, bo wtedy nie grałem. Drugi sezon miałem zeskipowany. Prawdopodobnie miałem drugi level. To nie daje nam żadnej skrzynki. I sezon pierwszy, myślę, że to był 37 level.
level Battle Passa i miałem go kupionego, czyli to mi daje 5 skrzynek. Ile bym miał, jakbym miał 110 level? No, 12. No to dobra, jest rzeczywiście różnica. I to chyba właśnie miałem ten 37 level. Akurat rzeczywiście wtedy nie grałem w Apexa, mało w ogóle grałem, nie było mnie przy kompie i tak dalej. Ile miałem kupionych paczek? I to jest dobre pytanie, bo to może być naprawdę duża liczba. Jeśli zrobiłem tych wszystkich openingów, nie wiem ile, 5, 6, zależy ile mam heirloomów, sprawdzę w Apexie. Nie jest jeszcze dodany heirloom Revenanta, więc już mamy 1, czyli 2, 3, 4 oraz 5, czyli mam 5 heirloomów na koncie. No dobra, i teraz szybka matematyka, czyli wtedy z tych kupionych, jeśli bodajże jest 24 na event, czyli mam 5 heirloomów, no to będzie 120 skrzynków kupionych. I teraz jeszcze te od bugów czy różne inne paczki. I tu nie wiem. The answer for most players is zero. Nul. Szczerze nie wiem, czy dostałem jakieś paczki właśnie w ramach rekompensaty i tego nie wiem. No ale dobra, mamy to wszystko uzupełnione i teraz możemy poznać odpowiedź. Mamy view progress. Uwaga. Sprawdzamy. Okej, okay. Mamy tutaj wykresik. I nam podliczyło, że jeszcze nie mam tej 500 skrzynki, co mi się wydawało, że już powinienem ją mieć. Czyli bardzo strona mi pomogła, czyli teraz trochę kamień z serca, bo wiem, że przy następnym openingu, gdzie otworzyłbym chociaż mniej niż 40 skrzynek, będę miał gwarantowanego heirlooma. I jeśli rzeczywiście ta strona dobrze podaje informacje, a poczekajcie, to dotyczy, dobra, account, 198 paczek otwartych, dobra, rzeczywiście, wszystko by się zgadzało w takim razie, ale też mi brakuje po niektórych paczek jakby były rozdawane, nie wiem czy dobrze ta strona pokazuje, być może niedługo już będzie ten heirloom, nie wiem, zobaczymy. To trzeba brać oczywiście z przymrużeniem oka, ale właśnie w ten sposób możemy obliczyć to, jak wyglądają te statystyki dotyczące otwartych paczek. Jeśli chcecie właśnie to wykorzystać i obliczyć w jakiś sposób, to wejdźcie po prostu do opisu i tam będziecie mieli wszystko ładnie no rozpisane, tak jak u mnie na stronce. Zróbcie tak jak ja to zrobiłem, no i jak widzicie, no ja gdzieś tam się zbliżam powoli już do otwarcia gwarantowanego heirlooma na 500 skrzynkę. Oczywiście jeśli będzie na ten gwarantowany, bo może być sytuacja taka, że może mi nawet w następnej skrzynce wypaść heirloom. Okej, wygląda to w miarę legitnie. Tylko czy ja jeszcze tutaj mam w sumie otwarte, to znaczy zamknięte paczki, 110 na koncie, jeszcze nie mam otwartych, czyli tutaj muszę brać to z przymrużeniem oka, czyli niekoniecznie robiąc ten opening ja dostanę te paczki w takim razie, tak przynajmniej wnioskuję, bo tutaj to pokazuje, że ile paczek już mamy za sobą, a ja tych paczek nie mam jeszcze otwartych. I teraz zbliża się też niedługo Summer Sale i będzie za ponad 6000 końców 100 paczek, to myślę, że do tego heirlooma powoli się widzowie zbliżamy. Więc dajcie znać, jeśli chcecie taki opening w miarę szybko, bo się nie mogę doczekać, aż będę miał tego gwarantowanego heirlooma. No i prawdopodobnie sobie kupię nożyk do Octane'a ze Steamem, który no jest prześliczny. Dajcie znać, czy wydropnęliście jakiegoś heirlooma. Jestem ciekaw, czy macie właśnie te szarcy jeszcze, czy decydujecie się na kupno jakiegoś heirlooma. Sekcja komentarzy jest dla was otwarta. Dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się już niedługo. Pamiętajcie o subach i łapkach i wszystkim dzwonki. Wiecie co robić. Dobra, miłego i do zobaczenia. Znaczy, przepraszam, cześć i hejos.